way now. That's a good girl. Best way out is through the croc face. Okej, słuchajcie, tylko zmniejszę gammę, bo po prostu aż mnie po oczach napierdala. Czekajcie. No, gamma jest zdecydowanie za wysoka. O. Confirm. Okej, więc słuchajcie, sprawdzę, jak to się nagrywa i zaraz do was wracam. Okej, jestem, wszystko ładnie się nagrywa i kontynuujemy. Więc dlaczego ty jesteś nadal taka prześwietlona? Mnie to denerwuje. To co, ja chyba po prostu ten gammę na 2 ustawię, bo... wkurza mnie to po prostu. Nie, może tego nie będziecie widzieć, nie, na nagraniu, ale... to jest po prostu tak jasne, że aż patrzeć nie mogę. Teraz mi oślepi. Może mi się coś z monitorem pierdoli, nie wiem. Dobra, coś tu. A, tu jeszcze. Jak widzicie, jeżeli go nie włączymy sami, to on sam po jakimś czasie wybucha. Jakbyśmy o nim zapomnieli, czy coś takiego. Aha. Okej, no. Do przewidzenia. Mamy kolejną butelkę. No. Okay. Teraz jak domyślicie się właśnie na czas. W tym momencie musimy się spieszyć. Dajesz, dajesz. O, sam raz. I palec. Chyba jestem niedaleko tego miejsca, w którym zakończyłem. Coś tak mi mówi. Bo szczerze, coraz mniej pamiętam rzeczy. Co tak przyspieszyło, dziwnie. Gramię. Tak, to jest to miejsce, więc od tego momentu, włącznie z pokonaniem istoty, które to będzie, jest już na ślepo. Ha! Super. Ale się cieszę, naprawdę. Nieszczęsna parasolka. Gdzieś tutaj jest... o, tu jest nos. Coś tam gada. Okej, słuchajcie. I udajemy się jeszcze po sekrecik nasz. Ale ładny postęp wygląda. No ale dużo powiedziałem. No i słuchajcie, ja miałem tutaj kosmiczny problem z prasorką, po prostu nie działała. Więc mam nadzieję, że tym razem nie będzie tego problemu. Tak. Trzymajcie kciuki. I mamy wielkiego japońskiego dzieciaka z potrójną głową. No, teraz działa. Aha, dobra, okej, tego widać nie da się. Chciałbyś. Jedne dzieciaki.
łapy trzymać. To jest jeden sposób na jego pokonanie, więc się tak nie chcę, że od razu zaklatam, nie? Enter. Nie działa ta historia? Po nim! A nie, to się myślałem. Ha! Udało się. Cudownie. I w tym momencie, słuchajcie, jest wszystko na ślepo. Ale się cieszę. Ruszyłem dalej w Alicji. Okej. Mam wielką różę. Co teraz? Mi się kojarzy z Tomb Raider Anniversary. Strzelanie do tego typu rzeczy. Tam to było o wiele bardziej denerwujące. Aha, i co teraz? Zoom się do dwóch miejsc w tego wału, czy? Czy mi się zdaje? Cranking up and pressing down. Tam jest assemblage for destruction. A tutaj smelling and regurgitating, coś takiego. Sorki, nie chcę się czytać zbyt dokładnie. Tutaj jest wąchanie i nie wiem, kurczę, co to czy to zrobię. Dobra, pójdziemy na pierwszą. No, chyba nie ma kolejnego znaczenia zgodnego. Alicja, błagam cię, nie spadnie tam. Co to za nogi? Ale super. Wow, ale mnie teraz zaskakuje ta gra, słuchajcie. Układam na krześle, bo znowu siedzę pod kołdrą, jest mi zimno. Jesień przychodzi. Cały czas ta szaruga. Chociaż nie powiem, kilka dni było w miarę ładnych. Step to enlighten, brighten the way. Steps are steep, take them one at a time. Payday for good workers has been postponed indefinitely. Payday for bad workers is cancelled. A good worker is a live worker, free to live and work. A bad worker is a dead worker, and vice versa. Don't be a bad worker. Bad workers are slaves and dead. Payday for good workers has been postponed indefinitely. Payday for bad workers is cancelled. A good worker is a live worker, free to live and work. I dalej tutaj te rozmowy są? Kurde. To jest to jakaś propaganda, to szało można tu dostać. Jak ja mam tam niby dolecieć? What the fuck? Jak ja mam tam niby dolecieć? Aha, dobra, jestem ślepy. Aha, ta gra znowu. Nie, czekaj, już są. Myślę, że ta gra znowu mi wyleczy, a nie tam, gdzie powinna. Ej, gdzie mi ta gra wyrzuciła teraz, bo już nie wiem.
No stamtąd nie przyszedłem, bo tam się coś rusza, nie pamiętam, żeby coś mi się tam ruszyło. Czy ja stąd przyszedłem? Decadence Axis Waste The Hatter's Madness Ends Today. Ej, słuchajcie, ja już nie wiem, ej, tu nie byłem, no i... Ej, kurde, co jest? Nie czaję. Gdzie mnie to wyrzuciło w ogóle? Alicja! Jeszcze ta lawa się rusza, nie ma super. Niczym innym marzyć już nie mogę przecież. Czy ja stąd przyszedłem wreszcie? Kurwa, co to było? Nie no, ja stąd zacząłem. Dlaczego my się obzdrałem, że to jest stąd? Nie, już nie wiem. Albo wiecie co, ja przepraszam, nie, że przedłużam niepotrzebnie, ale po prostu się tak zagubiłem totalnie. Powiem wam, że sądziłem, że gra będzie trudniejsza na poziomie trudnym. Będzie jakaś tam do przejścia, czy coś takiego. Coś mi się tutaj włączy, czy nie? Kurwa, ty głupia papajo. Dzieci? Czy nie? Japońskie dzieci! Cześć! O nie, i te duże pewnie będą chyba. Bo z tego też nie widzę szaku. Tam jest jedno z wspomnień, to tam musimy pójść. Yes, laid on, Alice. We built right on what we say on these candles and oil. Zauważyłem, że niektóre te wyrywki są tak całkowicie z dupy wzięte, że tak powiem. Nie wiem czasami o co chodzi zbytnio. Ale tam musi być słuchajcie gorąco. Okropnie. Coś mi zębi. I co ja mam z tym walczyć? Nie wiem, co sobie żartujecie. Mamy zęby. Waleczna muzyka. Nie widzę sensu dalej grania.
Co? Aha, a, ten wózek. No to już szło. A to mnie tak zmigliło. Może to zastrzelić? Nie. Jakieś dziwne oczy. To co, jeszcze chyba minimalnie, dosłownie minimalnie ściszę muzykę. Tak, żebyście jej też tam nie odczuli. Żebyście też tego bardzo nie odczuli. Ja po prostu ja słyszę w słuchawkach trochę zbyt nawet głośno, no. Tak mniej więcej napierdala tymi basami. Gdzie ja mam to spuść? Ej no. Aha, tu jest, dobra, nie zauważyłem. Jak zawsze. O, żeż kurw. Trzymałem. Nie wyczułem momentu. Ej, no. Trochę bez sensu mi teraz ułatwili to. Ja już. Lubię. No nie, za pańskie rzeczy. Wiecie, będę je zabijał tylko, że one mają zęby. A zęby są bardzo przydatne. O, że szkurw. Da. No to coraz bardziej dynamiczne jest tak. I aż mnie to przeraża z oczyma. Ej, te oczy dosyć strasznie wyglądają. Straszyć mnie zaczyna ten kot. No, znowu to. Ta propaganda. O, Letty, co ja gadam? Alicja! Sorry, z przyzwyczajenia nie wypadam. Dobra. Jeszcze raz. Szybciej. Co, chyba przejdę tę walkę i będę powoli kończył, bo się robi. Robią powoli zmęczony. Poza tym po prostu chciałem strasznie pograć w Alicję. Chociaż troszkę. Jak się to? No. Wiecie co, nie. Nie ma co go trzymać się na blisko. Jest koniecznie przeciwnik na dystans. On jest zbyt silny na bezpośrednią walkę. Wow, szybko padł. A histerii. Nos, słyszę nos. Cancelled.
ten napal. Ej, no nie widzę go, no dobra. Tutaj nie słyszę, więc pewnie gdzieś tam jest, no mogę jeszcze go poszukać. Wiecie, no bo nie chcę opuścić szansy na dodatkowe jakieś tam potem rzeczy. Auć. A, gdzieś to nawet jeszcze nie spadło. Co za absurd. Słuchajcie, ile mamy tych zębów? Bo sobie to może ulepszyć ewentualnie. Aha, jeszcze nie możemy. Noża. Pieprznik, wiecie co, chyba jeszcze sobie odpuszczę do ulepszenia. I co się stało? Nie zadziałało? Nie zadziałało. Zamarzło, wow. Ej, no naprawdę gra jest super. No ale dobra, słuchajcie, ja tutaj zakończę ten odcinek, także mam nadzieję, że wam się podobał. Zachęcam do komentowania, cesarzowania i subskrybowania. Pozdrawiam wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Także dzięki za oglądanie i cześć.